Dziękuję wszystkim patronom Akademii Gitary, bo to właśnie dzięki waszemu wsparciu mogę robić to, co kocham najbardziej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę ci, jak zagrać utwór Ostatnia Nocka Macieja Maleńczuka. I oj, boli mnie głowa i nie mogę spać. Albo bolą mnie palce i nie mogę grać. Bolą mnie palce i nie mogę grać. Ostatniej nocy wesele zagrałem. Dobre, co? A teraz szybkie info dla patronów. Przypominam, że co poniedziałek o godzinie 19 widzimy się na transmisji na żywo tylko dla patronów. Także zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Jak to zagrać? To jest takie coś, taka zagrywka, która dla jednych wyda się bardzo prosta, a dla drugich będzie to trochę taki połamaniec dla palcy. Ja to wiem. Obiecuję, że postaram ci się to wytłumaczyć jak najlepiej, żeby każdy miał szansę to zagrać. Tą piosenkę, która ponoć jest królową każdej imprezy. Ja nie wiem, nie sprawdzałem. Teraz tak, to co musisz wiedzieć, to gra się tą piosenkę techniką hybrydową. Czyli mieszamy tutaj granie kostką wraz z graniem palcami. I tutaj będziemy naprzemiennie grali kostka, palec, kostka, palec, kostka, palec, aż do końca utworu. Kostka, palec, pomijając solówkę. I jeśli masz ochotę, to możesz zagrać refren akordami. Więc dobrym początkiem będzie włączenie w naszą lekcję małego treningu. Teraz tak, naszą prawą rękę musisz ułożyć tak, żeby całe te palce były tutaj okrągłe, łącznie z nadgarstkiem. Czyli zobacz, jak masz prostą dłoń, odchyl tak nadgarstek, złóż tak ręce, no i załóżmy, że już trzymam tą kostkę. Wszystko musi być obłe, dzięki temu po prostu naturalnie trzymasz dłoń podczas grania. Nie powinny zdarzać się takie rzeczy jak właśnie jakieś spięcia, sztywnienie dłoni, ból. Trening wygląda tak, że zagramy sobie pustą strunę A, czyli przedostatnią, prawie najgrubszą, wraz z drugim progiem na trzeciej strunie G. I gramy tak naprzemiennie. Żeby dobrze jeszcze sobie tym środkowym palcem tutaj grać, to pamiętaj, że warto wiedzieć jedną małą, ważną rzecz. Kładziemy palec na strunie i wołamy ją, chodź tu struno. Nie wkładamy palca pod strunę i nie szarpiemy struny, po prostu przejeżdżamy palcem po grzbiecie struny, zamykając dłoń jakby palcem pojedynczym, nie? Nie będę tak mocno aż do kamery pokazywał, bo się poczujecie obrażeni. Po tym ćwiczeniu możemy przejść już do zagrania tego w zasadzie takt po takcie. Pierwszy takt gramy w oparciu o chwyt Asus 2. Czyli mamy do złapania środkowym palcem drugi próg na czwartej strunie oraz palcem serdecznym drugi próg na trzeciej strunie. Mieszamy sobie cały czas w tym utworze. Nie tylko w tym takcie, to będzie przez cały utwór, przez tą zagrywkę. Będziemy mieszali basy, różne basy, z tym samym dźwiękiem melodycznym. Więc zapamiętaj sobie to, ponieważ łatwiej ci będzie nauczyć się tego utworu, mając takie wspólne punkty. Tutaj basami będzie pusta struna piąta wraz z drugim progiem struny czwartej. Zobacz, pusta piąta struna, melodia na trzeciej strunie, potem pod spodem drugi próg na czwartej strunie i ponownie melodia tutaj na drugim progu trzeciej struny, czyli mówiąc strunami tylko, mamy tak, piąta, trzecia, czwarta, trzecia, czyli wracamy do tej melodycznej struny non-stop. Poćwicz nawet to w kółko, naucz się tego patternu, to ci w ogóle ułatwi grę nieraz niektórych rzeczy. Tak można w ogóle wiele akordów sobie ogrywać, nie? Takie melodyjki można tworzyć sobie. To jest podstawą techniki fingerstyle i przez wielu jest to nazywane właśnie tak zwanym basem w stylu boom, chick, boom, chick, boom, chick, boom, chick, boom, chick. Tak się to nazywa. A więc skoro mamy to, to następne dźwięki będą wyglądały tak, że nic się nie zmieni oprócz małego palca dokładanego na trzecim progu struny piątej. Czyli mamy 0, 2, 2, 2, teraz 3, 2, 2, 3. Cała filozofia, czyli
Następnie przekładamy mały palec na najgrubszą strunę i jej trzeci próg, a dźwiękiem melodycznym od teraz będzie pusta trzecia struna. Trzeci próg najgrubszej struny, pusta trzecia struna. Potem środkowym palcem drugi próg piątej struny, no i pusta trzecia struna. Potem palcem serdecznym trzeci próg piątej struny, no i pusta trzecia struna. Potem nie zgadniesz, będzie oczywiście dalszy bas, czyli drugi próg na czwartej strunie środkowym palcem. No i teraz największa niespodzianka, oczywiście pusta trzecia struna. Czyli całość tego powinna wyglądać tak. No i teraz półmetek mamy za sobą, więc złóżmy w całość to, co już pokazałem. 3 i 4 i... No i teraz przychodzi nam coś takiego do zagrania. To brzmi jak Panie Janie. Panie Janie. Panie Janie, boli mnie głowa i nie mogę spać. Ta. A więc jak to zagrać? Jak widać, trzymam tutaj na stałe w tym momencie serdeczny palec na trzecim progu czwartej struny oraz wskazujący palec na pierwszym progu struny drugiej. I wokół tego czasami dokładam sobie środkowy palec na drugim progu struny trzeciej. Tak, czasami w ogóle to jest kłopotliwe, żeby płynnie wymieniać te progi. Mam nadzieję, że nie będę się mylił, bo wtedy trzeba powtarzać nagrania i to jest straszne! Zajmuje dużo czasu. Teraz dźwiękiem melodycznym będzie pierwszy próg drugiej struny i wokół tego gramy takie basy jak trzeci próg na czwartej strunie. Potem pusta struna trzecia, drugi próg na strunie trzeciej oraz ponownie trzeci próg na strunie czwartej. No i tak jak mówiłem, naprzemiennie. No i potem kończymy już tą pętlę, przechodzimy do ostatniego taktu tej zagrywki i jak się go nauczysz, to uda ci się spokojnie powtarzać to w kółko i w kółko coraz szybciej, aż zagrasz to w tempie oryginału. Przejdźmy do ostatniego taktu. Tak, czyli gramy cały czas nadal z tym pierwszym progiem drugiej struny w melodii, a gramy takie basy jak 2, 0, 3, 2. Czyli gramy dwójeczkę na strunie czwartej, pustą czwartą strunę, trzeci próg na strunie piątej oraz drugi próg na strunie piątej. Palce tutaj mamy tak, że cały czas mamy środkowy palec przypisany do drugich progów oraz palec serdeczny do progów trzecich, czyli jaki numer progu, taki numer palca, ale to jest fajne i proste, uwielbiam takie utwory, bo się je wtedy łatwo gra, a tym bardziej łatwo się ich uczy. Mając już to opanowane, możemy to zapętlać w kółko. Intro. Boli mnie palec i nie mogę grać. Ostatniej nocy Sławomira grałem. Tak, w świecie gitarzystów się mówi, jak grasz Sławomira, to już cię dostatecznie życie pokarało. Przynajmniej tak raz słyszałem i uznaję to za fakt. Tą sekcję mamy za sobą. Wszelkie materiały dodatkowe do moich lekcji na YouTubie, takie jak wideotabulatury, pliki Guitar Pro oraz tabulatura w PDF-ie są dostępne dla patronów oraz dla osób wspierających kanał. Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do materiałów, znajdziesz w opisie tego filmu. Przyszła pora na refren. My zagramy go sobie akordami, ale możesz go również zagrać tą zagrywką graną kostkowaniem hybrydowym. Mała dygresja, cały utwór albo możesz zagrać tą zagrywką, albo tymi akordami. Już decyzja należy do ciebie. Gramy to na akordach takich jak amol, następnie G-dur, C-dur, F-dur oraz E-dur. Amol gramy tak.
pusta piąta struna, drugi próg na czwartej strunie palcem środkowym, następnie drugi próg na trzeciej strunie palcem serdecznym, pierwszy próg na drugiej strunie palcem wskazującym oraz pusta, najcieńsza struna. Nie gramy natomiast struny najgrubszej. Następnie G-dur, czyli środkowy palec na trzecim progu najgrubszej struny, pod spodem wskazujący palec na drugim progu struny piątej, pusta czwarta struna, pusta trzecia struna, następnie serdeczny palec na trzecim progu struny drugiej oraz na koniec mały palec na trzecim progu struny pierwszej. Następnie akord C-dur. Pomijamy najgrubszą strunę, zaczynamy od trzeciego progu na piątej strunie palcem serdecznym. Następnie drugi próg na czwartej strunie palcem środkowym, pusta trzecia struna, pierwszy palec na pierwszym progu drugiej struny oraz pusta najcieńsza struna. Potem akord F-dur, najtrudniejszy z tych wszystkich, ponieważ zawiera poprzeczkę barre. Zauważ, że zmieniło mi się ułożenie ręki. Teraz mam tak złapaną gitarę, a przy akordzie barre muszę położyć kciuk z tyłu gryfu, wyciągnąć tutaj palce do przodu, następnie położyć bok palca na pierwszych progach, zaraz, możliwie jak najbliżej progu. Trzymam wtedy wszystkie struny na pierwszym progu, na piątej strunie dokładam palc serdeczny na jej trzecim progu, pod spodem małym palcem łapę trzeci próg struny czwartej i palec środkowy kładę na drugim progu struny trzeciej. Pozostałe dwie struny są łapane przez poprzeczkę barre, czyli poprzeczka barre łapie wszystkie struny, ale tak dokładnie mówiąc, łapie szóstą, drugą oraz pierwszą. Pozostałe są łapane przez resztę palcy. Następnie przechodzimy do akordu E-dur i tutaj nie musimy go łapać tak. Możemy po prostu puścić ten palec wskazujący i przesunąć nasze palce o jeden próg w lewo. To da dokładnie te same progi co akord E-dur, czyli to będzie pusta struna, drugi próg, pierwszy próg i dwie puste. Więc albo to złapiesz palcem serdecznym małym środkowym, albo palcem środkowym serdecznym wskazującym, idąc tymi trzema strunami po kolei. Teraz jakie bicie tutaj zrobić? Zaczniemy sobie jednak od bardzo prostego bicia, takiego, gdzie jest jedno uderzenie na jeden akord, abyś zobaczyła, w jakim układzie rozłożone są te akordy na osi czasu. Spróbuj wyłapać to z mojego grania, ja będę odliczał i zobaczę, na które cyfry, który akord się gra. 3 i 4 i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jak widać, większość akordów trwa tyle, co policzyć do czterech, natomiast akord G-dur trwa przez dwie cyfry, czyli raz, dwa, a akord C-dur 3, 4. Tak można sobie to najprościej rozpisać. Teraz bicie. Ja proponuję najprostsze bicie harcerskie, które brzmi tak. Można powiedzieć, że jest zagrane dół, dół, góra, góra, dół, góra. Dół, pusto w górę, dół, góra, pusto w dół, góra, dół, góra. Zapytasz się mnie, po co te puste ruchy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dużo łatwiej się to gra, kiedy nasza ręka pozostaje cały czas w ruchu. I ja nawet w większości moich uczniów tłumaczę to w ten sposób, że ruszaj naprzemiennie ręką i usłysz, kiedy to bicie ma być, wtedy uderz w strunę, a kiedy go nie ma, wykonaj pusty ruch w danym kierunku naprzemiennym, czyli zawsze jest dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Ta, 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 ta. Kiedy słyszymy ten rytm i zapamiętujemy go, wiemy, kiedy uderzyć te struny. 3, 4, ta, 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 ta.
pora zabrać się za solówkę, która jest zagrana w bardzo charakterystyczny sposób, przynajmniej się tak rozpoczyna. A rozpoczyna się od kostkowania naprzemiennego w rytmie szesnastkowym i od slajdu od prawej strony do lewej niemalże przez cały gryf. Ważne, żeby wiedzieć, jak kostkować naprzemiennie rytm szesnastkowy, a polega to na zagraniu czterech dźwięków na jedną cyfrę w odliczaniu lub jedno kliknięcie metronomu. Czyli posłuchaj tego, jak odliczamy tak, to w tym czasie musisz zmieścić cztery dźwięki, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery lub cztery sylaby, jak komu wygodnie to powiesz, na przykład taka, de, mi, raz, dwa, trzy, cztery, nie? Taka, de, mi, taka, de, mi, taka, de, mi, taka, de, mi. Tak nauczone szesnastki na pewno będą łatwe do zagrania. Gramy naprzemiennie, czyli taka, de, mi, taka, de, mi, taka, de, mi. I przez pełen takt, czyli 4 cyfry, 16 dźwięków, musimy przemierzać mniej więcej ze stałą prędkością od prawej do lewej. Sugeruję od okolic 18-19 progu do w miarę czwartego i proponuję używać pierwszego palca tutaj. No i potem jest taka zagryweczka, nie? Tutaj musimy wiedzieć, że rozpoczynamy to małym palcem na 8 progu i wygodnie będzie doślizgać się do tego slajdem, czyli do 8 ślizgamy się, potem środkowym palcem szóstka, piątka, czyli trzy dźwięki na drugiej strunie, dół, góra, dół, potem siódemka strunę wyżej, palcem serdecznym uderzana w górę, do piątki z powrotem na drugiej strunie, palcem wskazującym w dół, czyli dół, góra, dół, góra, dół, pełna naprzemienność. 8, 6, 5, 7, 5. Następnie gramy coś takiego. To jest proste i znowu brzmi jak Panie Janie, nie? Panie Janie. Tylko ten ostatni dźwięk się nie zgadza. Gramy tak, 6, 6, 8, środkowym i małym palcem, naprzemiennie, dół, góra, dół. Potem wskazującym palcem piąty próg na strunie pierwszej, uderzane w dół. I potem środkowym palcem szósty próg na drugiej strunie, również w dół, czyli... Następnie gramy coś takiego. Czyli hammeronem i pull-offem gramy 5, hammeron do szóstki, pull-off do piątki z powrotem, czyli 5, 6, 5 w rytmie triolowym. Następnie siódemka palcem serdecznym, potem piątka palcem wskazującym i ponownie palec wskazujący na czwartym progu, czyli druga struna 5, 6, 5, potem na trzeciej strunie 7, 5, 4. Następnie można wykonać slajd do siódmego progu na czwartej strunie. Znów polecam mały palec. Potem dwie czwórki na trzeciej strunie wskazującym naprzemiennie, dwie piątki, dwie siódemki, dwie czwórki i teraz 5, 7, 5. Wszystko naprzemiennie tutaj gramy. Czyli dół, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. I jak widać, używam tutaj takiego opalcowania, gdzie na te cztery progi, na których gram, na czwartym progu daję wskazujący palec, na piątych progach palec środkowy, na szóstych progach palec serdeczny i na siódmych progach palec mały. Jeszcze raz powolutku to zagram. Można to zagrać innym opalcowaniem, ale jestem przekonany, że dobrze się uczyć takiego, ponieważ ono będzie najbardziej takie rozwojowe, najfajniej się sprawdzi już tak w przyszłości, jeśli teraz dopiero gdzieś tam mierzysz się ze swoimi początkami w nauce gry na gitarze. Potem zostają nam ostatnie dwa takty solówki, czyli będziemy mieli środkowym palcem slajd do szóstki na drugiej strunie, potem małym palcem ósemkę, potem dwie piątki na najcieńszej strunie palcem wskazującym, ósemkę z powrotem na drugiej strunie, piątkę, potem siódemkę, piątkę, siódemkę, ósemkę, siódemkę. Jak widać, ponownie stosuję takie opalcowanie, tylko tym razem pierwszy palc jest na piątym, środkowy na szóstym, serdeczny na siódmym oraz mały na ósmym progu. Łatwo wtedy sobie to zagrać, ponieważ każdy palc ma swój próg, który obsługuje. Czyli jeszcze raz. 6, 8, 5, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 8, 7 i wszędzie gramy naprzemiennie. Tak oto się pięknie gra tą solówkę. Mam nadzieję, że z pomocą tej lekcji udało ci się nauczyć grać tą piosenkę. Jeśli tak, to daj znać w komentarzu, jak ci poszło, zostaw łapkę w górę pod tym filmem oraz zasubskrybuj ten kanał. Możesz również rozważyć zostanie patronem i za drobną kwotę wsparcia zyskać naprawdę wiele edukacyjnych gitarowych materiałów. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.